Dzień dobry, pozdrowienia z mroźnej północy. Witam w kolejnym filmie na kanale Inner War Saga, gdzie zajmujemy się podświadomością, emocjami, umysłem, mindsetem i wszystkim, co z tym związane. I dzisiaj pomyślałem o tym, aby porozmawiać na temat, który staje się coraz bardziej popularny, czyli tak zwany rozwój duchowy. I teraz tych różnych teorii na temat rozwoju duchowego, na temat tego, co jest po śmierci, co było przed życiem, czy o co w tym wszystkim chodzi, jest tak naprawdę bardzo wiele, bardzo dużo i można się w tym wszystkim pogubić. Ja mam dość pragmatyczne do tego wszystkiego podejście i wierzę, że to, czym się zajmujemy, czy na przykład taki rozwój duchowy, powinien służyć temu, aby lepiej nam się żyło, abyśmy byli w tej tak zwanej wyższej wibracji, jak to mówią w rozwoju duchowym, czyli żeby to było użyteczne. I teraz chciałbym się w tym filmie podzielić z Tobą kilkoma koncepcjami z rozwoju duchowego, które mi osobiście mega ułatwiły życie, ułożyły bardzo wiele tematów i pozwoliły mi po prostu na to, aby żyć sobie przyjemniej i w łatwiejszy sposób osiągać postawione przed sobą cele. To, czym się z Tobą podzielę, jest wynikiem wielu moich podróży po swoim umyśle, podróży z użyciem również substancji psychodelicznych, czy jest zaczerpnięte od moich nauczycieli, książek, analizy wielu religii, którymi się też zajmowałem, czy analizą wielu wierzeń, szamanizmu itd., itd. Jest pewnego rodzaju synteza i wiecie, jak to w rozwoju duchowym, jak to w duchowości. Są to rzeczy, które można oprzeć na wierze albo po prostu w nie wierzyć. Nie każdy tego potrzebuje, ale dlaczego tak jest, to w sumie opowiem Ci właśnie w tym filmie. I właśnie pierwszy w ogóle element, który chciałbym poruszyć, to jest to, czy na pewno powinniśmy to traktować, czy to jest to coś do traktowania na wiarę. Ogromne wrażenie na mnie wywołała kiedyś książka Ramana Maharshiego. Ramana jest uważany za osobę oświeconą, czy był uważany za osobę oświeconą. I reprezentuje on nurt Advaita Vedanta, to jest taki odłam bodaj hinduizmu, a jedna z niewielu, o ile nie jedyna taka, nie wiem, nazwijmy to sobie filozofia, która jest oparta na, nie jest oparta na dualizmie, właściwie chce wyjść poza dualizm. Co to wszystko znaczy, to znowu materiał na inny film, ale książka jest zapisem rozmów Maharshiego razem ze swoimi uczniami. O tyle ciekawie jest to skonstruowane, że uczniowie, oni są podzieleni jakby na różne tak naprawdę poziomy, nie wiem, wtajemniczenia czy poziomy po prostu świadomości. Także Nisargadatta to inny gość, Maharshi, zaczyna od odpowiedzi do tych uczniów, którzy są jakby najdalej i one są najbardziej ogólnikowe i najbardziej takie enigmatyczne, a im mniej tak naprawdę ta osoba jeszcze rozumie z tych wszystkich zagadnień, tym bardziej są szczegółowe i co ciekawe często się jakby ze sobą wykluczają, bo różne rzeczy z różnej perspektywy w różny sposób wyglądają. I teraz pada pytanie do Maharshiego pod tytułem: mistrzu, a czy jest coś po śmierci, albo co się dzieje po śmierci? Czy nasza dusza, czy to, czym jesteśmy, jest wieczne, czy też jesteśmy śmiertelni? I Maharshi odpowiada jednym zdaniem: jeżeli wystarczająco głęboko w siebie wejrzysz i odkryjesz, czym naprawdę jesteś, nie będziesz mieć żadnych wątpliwości co do tego, co jest po życiu, co jest po śmierci i czy jesteś czymś, co jest wieczne, czy czymś, co jest śmiertelne. Bardzo enigmatyczna odpowiedź, co to dokładnie znaczy wejrzeć w głąb siebie, co to znaczy rozpoznać siebie. I mogę się z Tobą podzielić doświadczeniem, podzielić się tym, że ja do tego miejsca udało mi się na swojej drodze dotrzeć. Udało mi się dotrzeć do tego miejsca, w którym zdałem sobie sprawę, zbudowałem tą świadomość, poczułem na takim fundamentalnym poziomie, czym tak naprawdę pod tą warstwą ciała, warstwą emocji, warstwą osobowości i tak dalej jestem. I mogę powiedzieć tak, kiedy to zobaczysz, to nie masz żadnych wątpliwości co do tego, że jesteś wiecznym, wiecznie żywym, cokolwiek znaczy życie, bytem, który po prostu istnieje, może w ten sposób. I to jest zrozumienie, które wykracza poza
słowa, które mamy na to dostępne. Kiedyś, kiedy słyszałem tego typu stwierdzenia, że czegoś się nie da opowiedzieć słowami, to wydawało mi się to za po prostu coś bzdurnego i że na pewno można rzeczy opowiedzieć, każdą rzecz można opowiedzieć, jednakże to zrozumienie wykracza trochę poza umysł i to jest właśnie bardzo ciekawa koncepcja, że jesteśmy uwarunkowani do tego, aby postrzegać życie, aby postrzegać świat jedynie przez pryzmat naszych pięciu zmysłów, które są podpięte do tego, co nazywamy umysłem i tak naprawdę umysł przez cały czas interpretuje sobie rzeczywistość na bazie swoich wcześniejszych doświadczeń i tego, co odbieramy za pomocą pięciu zmysłów i w racji tego, że umysł uwielbia, znaczy uwielbia, chce czuć się bezpiecznie, to buduje wokół nas iluzję, że to, co widzimy i czego doświadczamy i to, w jaki my sposób patrzymy na rzeczy, jest wszystkim, co jest. Bo kiedy znasz wszystko, co jest i umiesz to wszystko nazwać, to jesteś tak naprawdę bezpieczny, bo wiesz, czego się można tutaj spodziewać. I teraz niech to będzie takim naszym punktem wyjścia i jeżeli chcesz też tego doświadczyć, to jedyne, co mogę ci polecić, to kontynuuj swoją ścieżkę, a na pewno tam dojdziesz, jeżeli chcesz do tego dojść. A ja w tym momencie chcę opowiedzieć ci o paru takich koncepcjach, które ułatwiły mi bardzo swoje życie, ułatwiły mi rozumienie pewnych rzeczy i sprawiły, że mam w sobie głęboki spokój i za bardzo się rzeczami nie przejmuję. Zniknęły ze mnie takie wątpliwości, czy na pewno dobrze robię, czy podążam swoją ścieżką, czego tak naprawdę chcę od życia, czy robię wystarczająco szybko, czy coś mi nie ucieknie, czy czegoś nie stracę, a co jeżeli źle wybiorę. Wszystkie te takie właśnie wątpliwości, które towarzyszyły mi całe życie i które pewnie też tobie albo nadal towarzyszą, albo na jakimś etapie towarzyszyły, właśnie to rozwój duchowy sprawił, że już od nich nie jestem w żaden sposób uzależniony. Oczywiście z małą pomocą też pracy z moją podświadomością, pracy w transie i tak dalej. Zobacz, ja patrzę na świat w ten sposób. Podkreślam, nie musisz tego jakby brać do siebie, może ci to pomoże. Nie jest to jakby coś, co mogę potwierdzić ci naukowo i wbudować do tego naukową teorię, ale patrzę na rzeczywistość w ten sposób. Wierzę w to, że przychodzimy tutaj w jakimś konkretnym celu. To, czym naprawdę jesteśmy na tym najgłębszym poziomie, to do czego możesz się dobić i zobaczyć, czym naprawdę jesteś, to jest świadomość. Świadomość tego, co się dzieje. Jesteś jedynie świadomością na tym najgłębszym poziomie i jedynie świadomość jest czymś, co naprawdę do ciebie należy i co naprawdę możesz stąd zabrać w dalszą podróż. Jeżeli życie się skończy, kiedy życie się skończy lub pewien wymiar bytowania się skończy, to możesz jedynie zabrać ze sobą świadomość. I teraz wokół tego wszystkiego, wokół świadomości jest wbudowany pewien obraz siebie. I teraz różne systemy religijne, systemy wierzeń rozkładają to na czynniki pierwsze, tak? Mamy oczywiście ciało, które jest z materii, które jest namacalne, które możesz zobaczyć własnymi oczami i poczuć swoimi własnymi zmysłami. Masz to, co nazywamy umysłem, czyli pewnego rodzaju maszynę, która jest w stanie przetwarzać informacje, interpretować je, kojarzyć ze sobą i robić z nimi coś użytecznego. Masz różnego rodzaju ciała subtelne. Możemy nazwać te ciała ciało mentalne, ciało emocjonalne, ciało energetyczne, ciało astralne, ciało eteryczne i tak dalej. Zależy, jaki system sobie weźmiesz do ręki, to różne te podziały są. Są system czakr w ciele energetycznym i tak dalej, i tak dalej. Czyli są to rzeczy, które niekoniecznie wszyscy są w stanie poczuć, ale kiedy zaglądasz w głąb siebie, to masz dostęp do coraz większej ilości tych takich dziwnych, mistycznych tematów i dostęp do tego, jak to naprawdę działa. I teraz potrzebujesz tego całego obrazu siebie, swojej osobowości, swojej fizyczności i tak dalej, żeby mieć raz, że możliwość działania, a dwa, że potrzebę działania. I zobacz teraz, jak to wszystko jest niesamowicie sprytnie skonstruowane. W naszym życiu, czy na jakimś tam poziomie po prostu istnienia, bytowania w tej formie, mamy emocje, odczucia i bodźce, które możemy sobie podzielić na te, które są przyjemne i te, które są nieprzyjemne. I teraz nawykowo większość z nas jest tak uwarunkowana, żeby po prostu uciekać od tego, co nieprzyjemne i niebezpieczne. Rozwój osobisty nazywa na przykład strefą komfortu i tak dalej. I mamy to, za czym chcemy dążyć, albo za czym wydaje nam się, że chcemy dążyć. Czyli chcemy iść do tego, co przyjemne i często przybiera to formy różnego rodzaju
dóbr materialnych, relacji, kochanków, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. I sobie właśnie przez to życie przechodzimy, unikając i zdobywając. I teraz zobacz, że wszystko to, co jest negatywne, sprawia, że mamy potrzebę coś robić. I na którymś etapie życia następuje tak zwane, nie wiem, przebudzenie, nie lubię tego słowa, tak jak w większości tych wielkich takich słów z rozwoju duchowego, ale nazwijmy to sobie przebudzeniem i zaczynasz się orientować, że to, czego tak naprawdę pragniesz, to nie jesteś tego w stanie zdobyć z zewnątrz. Bo ile byś się nie nauciekał od pewnych rzeczy, nie czujesz się dobrze. Ile byś rzeczy sobie nie nazdobywał w swoim życiu, to wcale nie czujesz się dużo lepiej albo czujesz się lepiej tylko i wyłącznie na chwilę. To wszystko są bodźce, które sprawiają, że prędzej czy później musisz zwrócić się w stronę swojego wnętrza i zacząć rozpoznawać na jeszcze głębszym poziomie, kim naprawdę jesteś, czym naprawdę jesteś, jak funkcjonuje twój umysł, jak funkcjonują twoje emocje, jak funkcjonuje twoje ciało, czego tak naprawdę od życia chcesz, co steruje twoimi zachowaniami, co należy do ciebie, a co nie należy do ciebie. I zobacz, że efekt tych wszystkich działań, niezależnie od tego, jaką ścieżką podążasz, to jest zmiana w twojej świadomości. Czyli stopniowo jesteś świadomy coraz większej ilości rzeczy. Zwiększa się twój poziom świadomości, zmienia się twoja perspektywa patrzenia na rzeczy i rozumienie różnych rzeczy, które się wokół ciebie dzieją i które dzieją się w twoim wnętrzu. I tak naprawdę to właśnie jest jedyna definicja takiego prawdziwego rozwoju, bo tylko to tak naprawdę należy do ciebie. To, w jaki sposób patrzysz na rzeczy i twoja świadomość wszystkiego tego, co i jak się dzieje w tobie i wokół ciebie. I ja wierzę w to, że nasze dusze tak zwane, czyli to, czym naprawdę jesteśmy, nasza świadomość przybiera tę formę, wchodzi w jakieś tam wcielenie właśnie po to, żeby z odpowiedniej perspektywy, z odpowiedniej strony zrozumieć pewne tematy, pewne zjawiska, pewne zachowania, zrozumieć siebie po prostu z innej perspektywy. I to oznacza, inaczej, pójdźmy nawet z tym dalej, ja wierzę w to, że to nie do końca jest tak, że to my mamy duszę, bardziej, że to dusza ma nas, że to dusza potrzebuje pewnych doświadczeń i wybiera sobie, w jakie wcielenie wchodzimy. Z tej wyższej perspektywy dla duszy może mieć sens, żeby rozpocząć rodzinę, na przykład rozpocząć życie w dysfunkcyjnej rodzinie, żeby rozpocząć życie na przykład bez rodziców, czy bez jednego z rodziców, czy żeby doświadczyć przemocy albo różnych innych ciężkich doświadczeń w dzieciństwie, czy w życiu dorosłym, bo dzięki temu jesteśmy w stanie pewne rzeczy inaczej zrozumieć, zrozumieć wartość pewnych tematów i ten po prostu ból, niedostatek i wszystko to, co za sobą ciągniemy, cały ten bagaż, sprawia, że cały czas musimy zaglądać głębiej i zastanawiać się, jak to zmienić, co z tym zrobić, jak nadać temu wszystkiemu sens. I to oznacza, że każda ścieżka, którą wybierzesz, tak naprawdę jest ścieżką duchową. Bo jeżeli spojrzysz na to wszystko z tej perspektywy, to nie ma najmniejszego znaczenia, czy ty jesteś przedsiębiorcą i gonisz za tym, żeby zdobyć pierwszy miliard. Czy jesteś osobą, która po prostu chce mieć święty spokój i chce przeżyć sobie życie w gronie bliskich znajomych. Czy jesteś lekarzem, czy jesteś artystą, czy jesteś medytującym mnichem przez całe życie. Nie ma znaczenia, co robisz. Liczy się to, w jaki sposób to robisz, czy z jakiej perspektywy wychodzisz, kiedy to robisz. Bo każde doświadczenie w swoim życiu sprowadza się do tego, że odkrywasz kolejną część prawdy na temat tej rzeczywistości, w której jesteśmy i na temat siebie, ale ze swojej własnej perspektywy, która jest potrzebna twojemu duchowi. A co za tym idzie? Nie da się tak naprawdę porównywać ścieżek życia pomiędzy ludźmi i nie da się pokazać palcem, kto żyje lepiej, kto żyje gorzej. Wiesz, być może czyjaś dusza potrzebuje na przykład doświadczenia, w którym totalnie nie ogarnia rzeczywistości i tak naprawdę nie ma szansy doświadczyć tego, co inni ludzie nazywają normalnym życiem. Inna dusza z kolei ma potrzebę doświadczyć, jak to jest mieć wszystko i na przykład to stracić. Wiesz, jeżeli spojrzysz na to wszystko z tej wyższej perspektywy, rzeczy wyglądają trochę inaczej. Jeżeli właśnie założymy sobie takie, taką kondycję początkową, że wiemy, po co tu przychodzimy,
w celu odkrycia kolejnej dawki prawdy usuwamy sobie pamięć, albo mamy tylko częściowy dostęp do tej pamięci, albo mamy w trakcie życia sobie stopniowo przypominać, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jak wygląda nasza wędrówka dusz i tak dalej, lub przez całe życie w ogóle tego nie pamiętać i nawet w to nie wierzyć, czy wręcz z tym walczyć, to wszystko jest pewne doświadczenie, które jest nam potrzebne. Zobacz, gdyby nie dochodziło do takiego usunięcia pamięci, to jak mógłbyś uczyć się czegoś nowego, jeżeli na przykład, nie wiem, jeżeli są inne wcielenia, tak, to też trochę inaczej działa moim zdaniem temat znów na kolejny film, ale powiedzmy, że w poprzednim wcieleniu miałeś przekonania na jakiś temat w formie X i w tym wcieleniu pamiętasz wszystko, co było w tamtym, to w jaki sposób możesz się nauczyć i popatrzeć na te sprawy z punktu, który jest zupełnie przeciwny, 180 stopni inny. Przecież tutaj byłeś święcie przekonany, że masz rację, że robisz dobrze, że tak to działa, a tutaj wchodzisz i masz doświadczyć czegoś od zupełnie innej strony. Nie byłoby to możliwe. Więc znowu, z tej perspektywy, taka utrata pamięci i utrata pewności tego, co było wcześniej, jest całkiem logiczna. Jakby wniosek z tego wszystkiego jest taki, że ja po prostu podchodzę do swojego życia tak. Biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje. Wierzę, że na jakimś etapie swojego istnienia, gdzieś indziej, po tej tak zwanej drugiej stronie, wybrałem sobie takich rodziców, wybrałem sobie takie otoczenie, wybrałem sobie taką ścieżkę życia, jaką teraz prowadzę, bo na tej ścieżce życia mogę doświadczyć wszystkiego tego, co jest potrzebne mojemu duchowi. Jeżeli mi się nie uda, będę miał kolejne szanse. Jeżeli mi się uda, będzie pewnie coś dalej. Natomiast to podejście pozwala wziąć taką całkowitą odpowiedzialność za to i zrozumieć, że tak naprawdę to my sami sobie to życie kreujemy. Kiedy podejdziemy do tego w ten sposób, to mamy jakąś kontrolę nad tym wszystkim, czy wpływ, kontrola to nie jest dobre słowo, bardziej wpływ na to, w jaki sposób ta ścieżka się układa. Mamy też zaufanie do siebie, bo ja wiem, że ta ścieżka dostarczy mi wszystkiego, co powinna mi dostarczyć. Jestem inny niż ty jesteś inny niż ja, mamy zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne tło, zupełnie inne programy w naszych umysłach i porównywanie się pomiędzy sobą nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeżeli ja coś zrobię później niż ty, to jest to ok. Jeżeli ty coś zrobisz później niż ja, jest to zupełnie ok. I pamiętam taką jedną sytuację, kiedy przyszedł do mnie pewien człowiek i powiedział mi: słuchaj, ja mam taką największe marzenie, że chcę zdobyć swój pierwszy miliard. I powiedział mi też, że był już u wielu różnych przewodników duchowych, psychologów, szamanów i wszyscy mu mówili, że wiesz, to jest zła motywacja. Co się kryje tak naprawdę za tymi pieniędzmi? Czemu potrzebujesz tyle pieniędzy? Przecież to jest za dużo. To jest jakiegoś rodzaju zaburzenie. Ja natomiast mam do tego zupełnie inne podejście. Jeżeli chcesz zdobyć ten miliard, to zrób. Zrób wszystko, co możesz, aby ci się to udało. Są tak naprawdę tylko dwie opcje. Albo po drodze, dążąc do tego celu, zrozumiesz pewne rzeczy, zobaczysz pewne rzeczy i stwierdzisz nagle, że okej, dzięki tej pogoni zrozumiałem coś na swój temat, zobaczyłem, jak to wszystko działa i już tego nie potrzebuję. Albo zdobędziesz ten miliard i właśnie z perspektywy już miliardera, dzięki swojej ścieżce, zrozumiesz to, co miałeś zrozumieć, to, co twoja dusza miała doświadczyć i będzie okej. I spełnisz po prostu swój cel. Może pójdziesz nawet dalej. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, że każda z naszych ścieżek, które możemy obrać, nas rozwija i rozwija nas w ten prawdziwy sposób, rozwija naszą świadomość. Jedyny problem pojawia się wtedy, kiedy nic za tym wszystkim nie idzie, kiedy nie ma żadnej introspekcji w tym wszystkim i nie ma rozpoznawania, co tak naprawdę się dzieje, jak to wszystko działa. Więc po prostu pamiętaj o tym, że ścieżka, którą obrałeś, prawdopodobnie jest obrana przez ciebie świadomie, z wyższej perspektywy, że wszystko się dzieje tak, jak się ma dziać. Wszystko dzieje się w odpowiedniej chwili. Nie ma nawet czegoś takiego tak naprawdę jak porażka. No zobacz, kiedy przykładowo w swoim życiu, kiedy byłem młodszy, leciałem z alkoholem, leciałem z kokainą, wydawałem kasę, zadłużałem się, to uwierz mi, nie czułem, że się wtedy rozwijam, czy że odnoszę sukcesy w swoim życiu, tylko miałem wrażenie, że ciągle
pogrzebuję swoją możliwość sukcesu i że prawdopodobnie już nie ma dla mnie żadnej nadziei, że przegram życie, bo nie potrafiłem sobie z tym poradzić. A okazuje się, że tylko i wyłącznie dzięki doświadczeniu tego, ja dzisiaj na przykład mogę pracować z ludźmi, którzy również sobie z pewnymi tematami nie radzą. Nie tylko z nałogami, ale ja już tam byłem, doświadczyłem, poznałem tą część prawdy ze swojej perspektywy i dzisiaj, jeżeli do mnie przyjdzie z takim problemem, to ja cię rozumiem, bo ja wiem i nie przeczytałem tego w książce, że nie wystarczy sobie powiedzieć od jutra czegoś nie robię, tylko to wymaga trochę głębszej pracy ze swoim umysłem i ze swoimi emocjami. I tak naprawdę, jeżeli spojrzysz z dzisiejszej perspektywy, to każda moja porażka po drodze była tak naprawdę treningiem, przygotowaniem do tego, żeby dzisiaj móc pracować z ludźmi nad ich performancem, czy to w sporcie, czy w biznesie. Realizowałem od początku plan, żeby być tym, kim jestem dzisiaj, ale będąc wewnątrz tego procesu, wcale tego nie widziałem, i wcale nie było mi łatwo w jakikolwiek sposób pozytywnie o tym wszystkim pomyśleć, bo to zaczyna się dopiero być widać, kiedy dojdziesz do końca, do miejsca, w którym miałeś się znaleźć i możesz wtedy na to wszystko spojrzeć. I tutaj jest taka jedna z najważniejszych rzeczy. Jeżeli naszym celem tutaj jest po prostu rozwijanie świadomości i zbieranie doświadczeń, jest takie pewne zjawisko, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić wyższego poziomu świadomości niż ten, który aktualnie mamy. Bo potrafimy sobie wyobrazić tylko rzeczy, do których już mamy zasoby, do których już mamy doświadczenia. A gdybyśmy mieli inne doświadczenia, to mielibyśmy inny poziom świadomości. Więc nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, jak wygląda ten kolejny etap. I to jest tak naprawdę problematyczne, bo często mamy oczekiwania, dokąd idziemy, a to się zupełnie nie pokrywa z tym, dokąd naprawdę mamy trafić. Więc zobacz, że każda ścieżka jest ok, wszystko, co się dzieje w twoim życiu, najprawdopodobniej jest dokładnie takie, jakim ma być. Dzieje się wszystko w tym czasie, w którym ma się dziać, a doświadczenia, które dzisiaj są strasznie bolesne czy trudne do przejścia, mogą okazać się być twoim niesamowitym zasobem czy aktywem w przyszłości, kiedy już przejdziesz ten trudny i ciężki proces, który być może tobie teraz w tym momencie towarzyszy. Więc to, co mogę od siebie tobie dać, czy polecić, zachęcić się do tego, to podejście z większą dozą ciekawości i z większą dozą uważności w obserwowaniu przede wszystkim tego, co dzieje się w świecie wewnętrznym. Wiem, że może to brzmieć enigmatycznie, ale jestem pewien, że będziesz wiedzieć, co z tym zrobić i liczę na to, że w jakiś sposób ci to pomoże. Także dzięki ci za uwagę. Jeżeli podobał ci się ten materiał, daj znać, co o nim myślisz, jakie są twoje spostrzeżenia, czy jakie są twoje ulubione koncepcje rozwoju osobistego, duchowego oraz co, jakie masz w tym temacie doświadczenia. Zostaw suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki i widzimy się za tydzień.